No cześć wam. Dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o staminowym Dragon Knight'cie. Pokażę wam build, którego ja używam i przekażę wam troszeczkę wiedzy o tej klasie. Aha, i zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć, że nie uważam się za nie wiadomo jakiego koksa, ale z drugiej strony mogę wam przekazać troszeczkę przydatnej wiedzy, abyście mogli przyzwoicie kręcić DPS tą właśnie klasą. No to zaczynamy. Wypadałoby wspomnieć, czym się charakteryzuje ta klasa, zanim przejdziemy do buildu. Staminowy Dragon Knight to przede wszystkim klasa bijąca w zwarciu, tak jak prawie wszystkie klasy staminowe. Podstawowy zestaw broni, którymi będziemy się posługiwać, to sztylety i łuk, lub siekierka i sztylet plus łuk. Do tego warto zaznaczyć, że jako staminowiec jesteśmy bardziej narażeni na obrażenia, ponieważ nie posiadamy żadnej tarczy, tak jak klasy magicowe. Oraz stoimy bezpośrednio pod bossem, gdzie zazwyczaj dużo się dzieje, w sensie często i gęsto roi się tam od AOE lub innego cholerstwa, które zadaje nam obrażenia. Zaczniemy sobie od naszych statystyk na naszym Stam Decayu, bo tak potocznie jest nazywana ta klasa. Staty przedstawię wam już po zjedzeniu jedzonka, zwiększającego staminę i zdrowie, ponieważ jeżeli chcemy na poważnie podejść do endgame'owego contentu, to musimy zbuffować nasze statystyki przed jakąkolwiek walką, czy to na dungeonach, czy to na trialach. W tym celu używamy żarełka Grelic Cod with Potato Crust. To żarełko możecie kupić w większości guild store'ów lub samemu skrafcić. Dodatkowo tuż przed każdą walką powinniście łyknąć potkę o nazwie Essence of Weapon Power, która zwiększy nam damage i crit oraz przywróci trochę staminy. Ponadto przypominam, że tą potkę zażywamy za każdym razem, kiedy kończy się na niej cooldown podczas trwania walki. Okej, skoro żarcie mamy już z głowy, to przejdźmy wreszcie do naszych statystyk. Wszystkie atrybut points spakujemy w staminę. Dzięki temu mamy nieco ponad 34 tysiące punktów staminy. Do tego 16 tysięcy punktów zdrowia i niecałe 10 tysięcy punktów magiki. Co do samej ilości punktów zdrowia, to mówią, że na triale powinno się chodzić z 17 tysiącami, no ale ja biegam z 16 i mi to wystarcza. Weapon Damage mamy 3800 punktów, Weapon Critical na poziomie 65%. Jeżeli chodzi o Mundus Stone, to używamy Warriora, zwiększającego nam Weapon Damage. Jeśli chodzi o wybór rasy, to ja wybrałem Khajiita. To tyle jeżeli chodzi o statystyki, przejdźmy sobie teraz do ekwipunku. Jeśli chodzi o typ ekwipunku, to ja używam 7 części Medium Armor. Dzięki temu maksymalnie zwiększam statystyki związane z odnową naszej staminy i kosztem jej zużycia oraz szansę na zadanie obrażeń krytycznych. Jeżeli natomiast macie problemy z przeżywalnością, w sensie często padacie i sami nie wiecie od czego, to możecie użyć na przykład 6 części Medium Armor i jednej Heavy, co zwiększy wam ilość punktów zdrowia oraz staminy i magiki. Przejdźmy teraz do setów, których używam. Pierwszy set nosi nazwę Two Fanged Snake, 3 części w biżuterii i 2 w ekwipunku. Set ten jest do zdobycia na trialu Sanctum Ophidia i najlepiej byłoby go zdobyć w złotej wersji, ale wiąże się to z ukończeniem triala weterańskiego w trybie Hard Mode. Drugim setem jest secik Hunting Rage, 3 części ekwipunku i 2 sztylety. Set ten jest dostępny z craftu, więc nie powinno być większych problemów w jego zdobyciu. Jeżeli chodzi o Monster Set, to używam setu Velidrev, który możemy zdobyć z dungeona Cradle of Shadows. Hełm możemy zdobyć z ostatniego bossa, natomiast na ramienniki zdobywamy otwierając kufry gildii Outtaunted za pomocą Outtaunted Key. Ostatnim elementem jest Maelstrom Bow, łuk ten jest do zdobycia w Maelstrom Arena. Oczywiście tych 7 elementów ekwipunku posiada Trite Divines oraz enchant zwiększający staminę. Jeżeli chodzi o broń, to na main barze używam 2 sztyletów. W main handzie używam traitu Infused z enchantem Poison Damage, natomiast na off handzie używam traitu Precise z enchantem zwiększającym Weapon Damage. Jeżeli chodzi o backbar, to używamy łuku z traitem Nirnhorn, a zamiast enchantu zakładamy truciznę Damage Health Poison, którą możemy kupić lub wykraftić. To tyle jeżeli chodzi o ekwipunek. Zajrzyjmy sobie teraz do moich Champion Pointów. W drzewku Tower mam rozdane 34 punkty w Warlord, w drzewku Lover mam 64 punkty w Mooncalf i 100 w Tenacity, w Shadow mam wpakowane 20 punktów w Tumbling, 20 w Shadow Ward i 2 w Shade. W drzewku Atronach 9 punktów w Master at Arms, natomiast w Ritual mam 66 w Tarmatorch, 66 w Precise Strikes, 56 w Mighty i 43 w Piercing.
Co do samego piercing, to możemy odjąć z tego perka około 20 punktów i dodać je do Master at Arms, ale tylko w przypadku, kiedy mamy w grupie komplet wszystkich setów i debuffów wpływających na odporność bossów. Większość bossów posiada 18200 punktów odporności, więc jeżeli mamy pewność, że osiągniemy taki pułap penetracji i mamy naprawdę dobrze zgraną grupę, to możemy śmiało zmniejszyć perk piercing do około 22. Ja jednak wolę dodać troszeczkę więcej. Okej, jeżeli chodzi o drzewko Steed, to w Ironclad mam 61 punktów i 33 w Spell Shield. W drzewku Lady mam dość standardowe ustawienie, 48 w Thick Skinned, 49 w Hardy, 49 w Elemental Defender. To tyle jeżeli chodzi o moje Champion Pointy. Przejdźmy sobie teraz do umiejętności, których używam podczas walki. Na main barze mamy Remaining Trap, Venomous Claw, Bloodcraze, Nixious Breath oraz Deadly Cloak, a w ultimacie nosimy Flawless Dawnbreaker. Jeżeli chodzi o Bloodcraze, to możecie użyć zamiast niego jego drugiego morfu, czyli Rending Slashes, jeśli chcecie zdobyć ciutkę więcej damage'u. Ale ja wolę używać Bloodcraze ze względu na to, że odrobinkę nas leczy podczas walki co 2 sekundy. Jeżeli chodzi o Bugbar, to mamy tutaj Endless Hail, Razor Caltrops, Flames of Oblivion, Poison Injection oraz Molten Armaments, a naszym głównym ultimatem jest Standard of Might. Zajrzyjmy sobie jeszcze w nasze pasywki. Ardent Flame mamy wszystkie na full. W Draconic Power idealnie byłoby mieć wszystkie. Mi jeszcze tej jednej brakuje, ale obiecuję, że to się niedługo zmieni. W Earthen Heart wszystkie. Dalej zakładka Weapon. Dual Wield wszystkie na full. Bow także wszystkie na full. W zakładce Armor, a dokładnie Medium Armor, wszystkie wymaksowane. Jeżeli chodzi o zakładkę Guildii, to Fighters Guild wszystko na maksa. Untaunted także wszystko na full. Zakładka Racial oczywiście wszystko na full. Natomiast jeżeli chodzi o zakładkę Craft, to najważniejszą jest Alchemy, w której maksujemy pasywkę Medicinal Use, ponieważ wydłuża nam czas trwania efektu wypitej potki. No dobra, skoro mamy już większość informacji za sobą, to pozostała jeszcze najtrudniejsza rzecz, czyli rotacja. Postaram się tutaj starannie pokazać, jakich skilli powinniśmy używać i w jakiej kolejności, natomiast to do Was będzie należało wyuczenie się jej płynności podczas walki. I pamiętajcie, aby się nie przejmować zbytnio, jeżeli na początku nie będziecie mogli osiągnąć wysokiego depsu, bo wszystko przychodzi z czasem i treningiem na szkielecie. Okej, przejdźmy do rotacji. Zaczynamy od zbufowania naszej postaci. Dosłownie tuż przed rozpoczęciem walki z bossem łykamy naszą potkę o nazwie Essence of Weapon Power. Molten, Deadly Cloak, rzucamy sztandar i jedziemy. Endless Hail, Razor Caltrops, Light Attack, Flames of Oblivion, Light Attack, Poison Injection, Bar Swap, Light Attack, Remaining Trap, Heavy Attack, Venomous Claw, Heavy Attack, Bloodcraze, Heavy Attack, Nixious Breath, Light Attack, Deadly Cloak, Bar Swap i kontynuujemy w ten sam sposób. Gdy widzimy, że czas trwania Molten zmierza się nam do 10 sekund, to zaraz po Poison Injection dokładamy Light Attack, odnawiamy Molten i kontynuujemy rotację tak, jak to robiliśmy do tej pory. Gdy widzimy, że kończy się nam cooldown na podce, od razu ją odnawiamy między jednym skillem a drugim. I tutaj bardzo ważny moment. Jeżeli widzimy, że nasz ultimate jest już aktywny i możemy go użyć, to zaraz po Nixious Breath dajemy Light Attack, Dawnbreaker, Light Attack, Deadly Cloak, Bar Swap i kontynuujemy rotację. Tylko mała uwaga co do tego ultimate'u. Generalnie Dawnbreakera powinniśmy używać tylko wtedy, jeżeli ilość życia bossa jest bardzo mała. Tutaj nasz szkielet ma 3 miliony życia, więc jest wszystko ok i możemy go użyć. Natomiast jeżeli walczymy z bossem, który ma większą ilość życia, to powinniśmy odpuścić sobie używanie Dawnbreakera i zaczekać, aż odnowi się nam sztandar, a następnie to właśnie jego użyć na bossie. No i tyle, jeżeli chodzi o rotację.
Teraz pokażę Wam, jak to powinno wyglądać całościowo, abyście mogli sobie porównać tempo, jakie powinniście zachować podczas walki. Jeżeli wszystko pójdzie ok, to powinniście osiągnąć wynik około 40 tysięcy DPS-u, a może nawet i więcej. No i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy poradnik, a właściwie build, bo tak powinienem go nazwać. Podsumowując, chciałbym dodać, że bardzo lubię grać tą klasą i jest ona jedną z prostszych do ogarnięcia, a przynajmniej takie moje zdanie na jej temat. Natomiast jeżeli chodzi o mój build, który Wam przedstawiłem, to pamiętajcie, że jest to tylko jedna z wielu opcji, jakie możecie wybrać. Ale tak czy siak mam nadzieję, że komuś tym filmem pomogłem lub przynajmniej zachęcę do grania tą klasą. Okej, ja będę powoli zmykał. Bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Dziękuję za wszystkie lajki i komentarze. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, abyście mogli być na bieżąco z następnymi filmami. Aha, co do samych komentarzy, to naprawdę fajnie by było, gdyby odezwali się także doświadczeni gracze i podzielili się swoim buildem w komentach lub zwrócili uwagę na to, co można by zmienić lub poprawić, bo ja też chętnie czegoś się dowiem i nauczę. Pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć!